Pobiegłaś perfekcyjnie, a czy ty masz sobie coś w ogóle do zarzucenia po tym biegu? Nie mam, bo to był tak naprawdę eliminacyjny bieg. Ja chciałam tu tylko wejść do finału jak najmniejszym kosztem, dlatego ja gdzieś tam biegłam z tyłu, ja się nie przejmowałam tym, że wszyscy idą do przodu. Zachowywałam spokój, tak naprawdę zachowywałam spokój gdzieś tam do 300 metrów do mety, no i zrobiłam swoje tak naprawdę, o to tu chodziło, żeby tylko przejść do finału. Jakie marzenie na finał? To walka o największy sukces w karierze? Ja będę walczyła zawsze do końca. Przede wszystkim chcę zrealizować taktykę w 100%, pobiec mądrze taktycznie, mądrze nie nadrabiać. I co ja mogę więcej powiedzieć? Do końca będę walczyła, żeby te najwyższe laury zdobyć. Dwie Polki w finale, chyba dla Was wielki sukces. Wielki sukces, ale 2 lata temu było tak samo. 2 lata temu w Amsterdamie było tak samo. Także to nie jest jakaś nowość. My bardzo często biegamy ze sobą. My jesteśmy w czołówce list światowych i o to tu chodzi. Powiedz, skąd w tak drobnej osobie jak ty tyle mocy, siły, energii, entuzjazmu? Ciężko na swoje sukcesy tak naprawdę trenuję. Taka się urodziłam, że mam naprawdę sporo energii w sobie, no i radości do życia. Będzie medal? Zobaczymy w niedzielę, zapraszamy do oglądania.